Cześć, Aleksandra Fedorczyk, dla portalu RealNews.pl, wraz ze mną Unboxal, witaj. Siemka, dzień dobry. Jak odczucia po tej konferencji pierwszej, która już minęła? No było dymogennie. Ja, widząc to wszystko z pierwszej osoby, dobrze się bawiłem. Czyli obserwowałeś, bardziej byłeś biernym obserwatorem, niżeli się tam udzielałeś, prawda? Ciężko było zrobić to inaczej, w sensie, no chyba każdy zauważył, że Ferrari i Polak dosłownie przejęli całe to widowisko. A jak ty się tam czułeś, siedząc i obserwując to wszystko, czy jakby jak oceniasz całą tą sytuację, czy to nie było czasami przegięcie, niektóre tam tematy, wyzwiska i tak dalej? Zależy z jakiej perspektywy to rozpatrujemy. Jeśli rozpatrujemy to z perspektywy gali, no to fajnie, bo gala ma dymy, gala ma hype i sobie to rośnie, nie? Ja powiem szczerze, że tego słowotoku nie byłem w stanie dokładnie przesłuchać i przeanalizować i miałem wielkie XD po prostu na twarzy przez cały okres trwania tej rozmowy między nimi. No przynajmniej coś się działo. Wydaje mi się, że widzowie też są zadowoleni z tego obrotu spraw. Wiesz, bo jest też taki problem, czy to te zarzuty faktycznie gdzieś tam mają potwierdzenie, nie? No bo jeżeli nie, no to były dosyć mocne oskarżenia i w jedną i w drugą stronę i to może się źle skończyć dla obu panów ze względu na to, że po prostu gdzieś tam ludzie, wystarczy, że wiesz, podłapią coś, potem potrafią gdzieś tam nawet na ulicy, wiesz, grupką zebrać się i kogoś zaatakować. No ale to tak po prostu chciałam zapytać z twojej perspektywy, jak uważałeś, jak uważasz, jak to wyglądało. No a twoja rozmowa z Nitro i wymiana słów z Sergiuszem, to tak leciutko było, ale to chyba Sylwester zaczął tutaj was jakby ciągnąć za język. Czy tak było, czy poczułeś, że jednak sam chciałbyś coś też powiedzieć? Jakby chcąc, nie chcąc, konflikt między nami jest wyciągany, szczerze, trochę na siłę, no nawet biorąc przykład tego tematu. Pierwsze, co wyjął Sylwester Wardęga, jak chciał poruszyć nas temat, to był temat chorągiewy, jakby to jest w ogóle temat sprzed roku. Ciągle wałkujemy tak naprawdę tą samą sytuację, która wydarzyła się już rok temu, więc dla mnie ten konflikt jest stworzony trochę na siłę. Wiadomo, że nie jesteśmy z Nitro przyjaciółmi, nie oszukujmy się, nie będziemy nigdy przyjaciółmi, nie będziemy chodzić na browara, aczkolwiek no... Na pewno było trochę poddymiane ze strony Sylwestra, tutaj muszę się zgodzić. Kurczę, miałem w sobie trochę emocji, nie? Ale ostatecznie uważam, że wiesz, konfa to jest konfa, liczy się walka. No też prawda. Sergiusz powiedział mi, że nie widział u ciebie tych emocji, że właśnie, wiesz, nie wiem jak to zinterpretować, nie wiem też co miał do końca na myśli, ale to chyba jakby na plus u ciebie, że tych emocji tak nie okazujesz i nie wiesz, nie wybuchasz w pierwszej lepszej okazji, tylko gdzieś tam potrafisz zachować ten zimny spokój, że tak to nazwę. Sergiusz tak powiedział, w życiu w to nie uwierzę, naprawdę? Tak, obejrzyj. Że jestem spokojny? Nie, nie, że... nie pokazuję emocji. Nie pokazałeś emocji, tak. Okej, ale on pokazał. Nie wiem. Okej. Jakby, kurczę, nie wiem, no najważniejsze, żeby się nie dać podpalić jakoś głupio, nie? Bo na przykład w pierwszej połowie konferencji, no mogę powiedzieć szczerze, że nie dałem się podpalić, byłem dosyć chłodny. W drugiej już tak rzeczywiście, jak ja słyszę po raz kolejny ten sam temat, no to się trochę się denerwuję, nie? I już mam ochotę rzucić jakąś głupią odpowiedź. Łeb masz, bo, kurwa, przepraszam. Jestem już zmęczony. Czwarty wywiad z rzędu, przepraszam was wszystkich. Wiesz, mam ochotę rzucić jakimś głupim tekstem i tak dalej, nie mam siły, więc no... Poczekamy do kolejnej konfy. A na kolejnej konfie zapowiadasz teraz tak wstępnie, że będziesz chciał troszeczkę bardziej emocjonalnie zareagować na niektóre rzeczy i albo powyciągać jakieś rzeczy na światło dzienne? Kolejna konfa jest za miesiąc, więc no na pewno wyciągnę wnioski z tej, a później zobaczymy co dalej. A teraz masz już jakieś wnioski? Czego nie robić? Co zrobić? Jakieś wnioski? Może nie dawać ci we wszystko wplątywać? Może bardziej stawiać na swoje, jakby, wiesz, to, że ktoś zadaje jakieś pytanie, nie znaczy, że muszę na nie odpowiadać. Warto przede wszystkim rozważyć swoją perspektywę i tyle. Tak jest mój taki wstępny wniosek. Jak czujesz się w przygotowaniach i teraz w całym tym takim trybie, w którym jesteś wciągnięty przed walką? Czy jakby jest ok, jest to dla ciebie w porządku? Zmieniło się twoje życie na przykład w jakiś sposób? Bo nie wiem, czy ty wcześniej jakieś sporty uprawiałeś regularnie, czy nie? Czy to taka pierwsza styczność większa, dłuższa? Tak, to jest pierwsza styczność moja większa ze sportem i totalnie mogę powiedzieć w dużym skrócie, że
cały czas mam coraz więcej treningów, tak? Więc na początku totalnie uważam, że cały ten sport to jest dla mnie jak najbardziej na plus. Czuję się lepiej, mam lepsze samopoczucie, mam lepszą kondycję i tak dalej. Aczkolwiek widzę po prostu, że jak ilość tych treningów rośnie, to jednak przestaje być przyjemne i pochłania coraz większą część mojego życia. Więc w tym momencie jestem na etapie, gdzie po prostu czekam na tą walkę i nie mogę się jej doczekać. I to jest tak naprawdę moment, na który czekam najbardziej. I marzę tylko o tym, żeby wrócić do swoich starych pasji, swoich starych zajawek, na które obecnie nie mam czasu. A jakie dokładnie to pasje? Chodzi o YouTube czy też coś innego? Między innymi YouTube. Chciałbym bardziej wbić w TikToka, porobić jakieś trendy. No i przede wszystkim też rzeczy muzyczne. Hobbystycznie produkuję muzykę po prostu w chacie. Rozumiem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na drugiej konferencji będzie więcej tematów o stricte Tobie i Twoim przeciwniku. Dzięki bardzo za rozmowę. Super, bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.